Dzień dobry, pokażę Państwu, w jaki sposób przypisać opisy prętów EKG dynamicznego zbrojenia do pozycji nadrzędnej. Tutaj mamy przykładowe dynamiczne zbrojenia, gdzie widzimy, że pręty nie posiadają pozycji nadrzędnej, ponieważ nie wyświetla się ona tutaj nad parametrami pręta. Do rysunku możemy wstawić, jeżeli posiadamy moduł na przykład EKG-LBET, opis pozycja nadrzędna. Ja w tym przypadku sobie wstawię taki opis. Nazwę go sobie pozycja 1. Ilość zadeklaruję jako 5. Wstaw i wstawiam go sobie w dowolne miejsce w naszym projekcie. Pokażę Państwu dla przykładu zestawienie prętów w takiej konfiguracji. Proszę, widzimy w tej chwili, że ilość pozycji mamy po 1, a nie ma tutaj w kolumnie pozycja element żadnej nadanej pozycji. Teraz na przykład dla tych pierwszych czterech dynamicznych zbrojeń przypiszmy im tą pozycję pierwszą. Do tego celu ponownie klikamy narzędzie modułu EKG-LBET i wybieramy opcję pozycja nadpisz. W oknie dialogowym wybieramy naszą pozycję, którą program od razu już widzi, że w projekcie mamy jedną pozycję o nazwie pozycja 1, a następnie klikamy w przycisk nadpisz. W tym momencie wskazujemy dowolny fragment projektu, a program sam wyselekcjonuje sobie tylko opisy prętów. Tutaj widzimy, że on podświetlił tylko opisy. Klikamy, zatwierdzamy wybór. Otrzymujemy komunikat, że cztery pręty zostały zmodyfikowane i widzimy, że każdy z prętów został opatrzony nazwą pozycji, do której został przyporządkowany. Dokonajmy w tej chwili ponownie zestawienia tej samej grupy prętów. I teraz widzimy, że pręty 3, 4, 7, 12 3, 4, 7, 12 zostały przypisane do pozycji nadrzędnej pozycja 1. W kolumnie pozycji widzimy, że ilość elementów jest 5, czyli każdy z tych prętów zostanie przymnożony razy 5. I tutaj właśnie widzimy, że może właśnie tak pokażę, żeby to było lepiej widać. O, tutaj na przykład mamy pręt numer 3, całkowita długość prętów 10,45, a tutaj pręta numer 3, całkowita długość prętów 52,25, ponieważ no, jest jak gdyby 5 tych prętów, czyli 5 prętów w tej pozycji, w której określiliśmy, że chcemy mieć 5 sztuk. Oczywiście tą pozycję, jak również te wartości, możemy w dowolnej chwili modyfikować i przypisywać pręty do kolejnych lub innych pozycji lub usuwać tą pozycję. Wystarczy na przykład w celu usunięcia pozycji tej z prętów dynamicznego zbrojenia, wystarczy, że wybierzemy sobie ponownie narzędzie opis pozycja nadpisz. Na przykład wybierzemy pozycję, to okno nazwa pozycji zostawimy puste, kliknijmy w przycisk napisz, zaznaczmy pręty i widzimy, że pozycje zostały zdjęte, czyli usunięte z tych zaznaczonych prętów dynamicznego zbrojenia. Dziękuję za uwagę.